jelitarnych, tylko ten fotel tak skrzypi. Dziewczyny i chłopaki z Big Booka, czy będzie tajemne hasło, że już możemy ze względu na naszych widzów i widzki online rozpoczynać, czy już sprzedaje je Zuzanna, a zatem proszę Państwa, ja się nazywam Agata Pasent, jestem dzisiaj zestresowaną zastępczynią rozłożonej przez COVID redaktor Drzbi Kluge i będę starała się sprostać tej wysokiej poprzeczce, jaką redaktor Drzbi Kluge zawsze stawia, prowadząc spotkania, a wieczór jest nie lada wieczorem. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj z nami dzisiaj w Big Book Cafe. No w ogóle jesteście jacyś dziwni, nie interesujecie się złotą piłką, czy tam złotym butem, czy czymś takim. Jesteście w księgarni w deszczowy listopad, także należą Wam się już oklaski, ale oklaski trzymamy dla fenomenalnej pisarki, kobiety, która jest mistrzynią słowa, której zdania się kleją, idzie właśnie o, proszę bardzo, tak, felietonistka, będzie coraz gorzej. Kobieta odważna, która ma zdanie i nie boi się go wypowiadać, może być tak? Tak, i z macicą na szelkach weszła. Taką. O, proszę czyli bardzo. Czyli torebką damską, nie, ja coś przerwałam, bo bym się zawstydziła. I Manuela Gratkowska. Agata Pasent. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w gronie ludzi oczytanych, którzy na pewno nie przyszli tutaj zupełnie przypadkowo, ale jeśli mamy wędrowców, którzy zawędrowali przypadkowo, to też dobrze. Przed nami twoja najnowsza powieść, Mistrzyni, i układa się, jak wiecie państwo, panie, taki troszeczkę wzór w ostatnich paru latach, bo rozmawiałyśmy jakiś czas temu o twojej książce Faworyty. Przedtem, potem była kolejność chyba tak, prawda? Poetka twoja i książę, tak. A dzisiaj mamy inspiracją, też jest postać historyczna. Mówię tylko inspiracją, bo tu prę nieustraszenie do mojego pytania. Skąd taka... takie u ciebie nagle zainteresowanie historią. Przecież ta historia w twoich powieściach ostatnich, ona jest tylko jakby taką scenografią. To nie są powieści historyczne. Czy teraz palnęłam jakiś błąd i powiesz, że nie? Nie, nie. Ostatnio byłam na podcaście o Artura Nowaka i on przedstawił, że jestem pisarką historyczną. Się przeraziłam, bo nie, bo to jest najważniejsze. Może jestem historyczna, ale najważniejsza według mnie w pisaniu, w powieści jest psychologia. Reszta to są scenografia, to są takie, tak jak w teatrze, może być sztuka o XVIII wieku, ale to może być wszystko umowne. Akurat tak się złożyło, że o książce do poetka i książę miałam dostęp dzięki twojej uprzejmości, nie wiem czy nawet o tym wiesz. Przez fundację. Wiem, że zgoda, że tak, ale nie wiedziałam, że jestem uprzejma. To była uprzejma ale zgoda, mogę dziękuję. Powiedzieć nie. Miałam dostęp jako jedna z niewielu osób do dzienników i bardzo szczegółowo mogłam epokę odtworzyć. XVIII wiek to mój konik i nawet nie zauważyłam, że napisałam coś o XVIII wieku z detalami, bo tym żyję. A tutaj no, ta Warszawa to... Też fakty niesie ze sobą ta postać, a ważniejsze jest tej przynajmniej, dlaczego na koniec życia postąpiła wbrew wszystkiemu, co głosiła. Takie pęknięcie, które wydaje mi się jest w każdym z nas, bo jesteśmy ludźmi. I nie znam osób, które by nie pęknięcie, nazwać pęknięciem, nie zaprzeczały same sobie. Po prostu. Nie jesteśmy tautologią, jesteśmy ludźmi. Zbyt skomplikowanymi na to, żeby być do końca logicznymi. Ona, czyli powiedzmy tym, którzy, bo książka jest bardzo świeża,
Jaką lubisz, jakie lubisz rzeczownik? Protagonistka? Strasznie nie lubię, to mi się kojarzy z jakąś protetyką, czy z czymś takim. Bohaterka? No właśnie, bohaterka to jest od razu naznaczone, że to musi być jakaś bohaterka. To może, nie wiem, muza dla ciebie? Lucyna Świerczakiewiczowa? Chciałabym mieć taką muzę, co by mi obiadki podsuwała. A te wszystkie przepisy, niech weź kopę jaj, niech służąca utrze. Mm-hmm. Chciałabym. Jeszcze raz to się nie nazywa muza, tylko gosposia. Aha, no tak. W każdym razie, dlaczego ona i jej psychologia tak cię pochłonęły? Bo każda z tych kobiet no, była nietuzinkowa, ale to za mało powiedziane. I dlaczego uważasz, że postąpiła wbrew sobie? Bo jak czytałam twoją powieść, to czułam, że nie znałam tak dobrze. Znaczy, miałam tylko przed sobą te takie kilka banalnych informacji na temat Lucyny. I w pamięci pożółkłą książkę, która stała na półce w kuchni u mojego ojca Daniela. Ale raczej nie robił tak, że biorę trzy kuropatwy i w PRL-u to gotowanie z tych książek w ogóle było zabawną historią. Ja miałam wrażenie, że to ku temu zmierza to jej życie, a ty uważasz, że ona postąpiła wbrew sobie, tak? Powiedzmy może o tych dwóch najważniejszych chyba incydentach, o których mówi, że wbrew sobie pisząc i próbując wystawić tę sztukę i później ten skandal w kościele, czy co innego? Nie, o czymś innym myślałam. No powiedz. Ale to zabawne z tymi przepisami, że taka zabawność wyczułaś. Wydaje mi się, że piwnica pod baranami robiła sobie nie tą kopę jaj, tylko jaja i śpiewała jej przepisy. Bo one były tak absurdalne w tej rzeczywistości. Dla mnie było coś innego wbrew sobie, bo ona była protestancką, więc z buta potraktować arcybiskupa to nic. Napisać sztukę, czego kobieta z miłości nie zrobi, to też nie jest problem. Chodziło mi o nie przeklęcie tych dziewcząt, ale to było przeklęcie, tak jak arcybiskupa, bo one nie mogły mieć ani potem pracy, a były ubogie. I z małżeństwem, z taką opinią też trudno. Przez całe życie, a człowiek była wdową, miała przy sobie panny do towarzystwa, które dzięki niej był w takiej akademii życia, gotowania, dobrych obyczajów. No właśnie, jak wydawała je za mąż albo nie. Jak definiujesz tę cienką różnicę między służącą a panną do towarzystwa? Oj, to, no to tak jak płacimy komuś, kto nam sprzątne mieszkanie, a komuś, kto będzie nam czytał do snu. Ja byłam panną do towarzystwa u Czapskiego, jeśli to można nazwać panną do towarzystwa. Przychodziłam za pieniądze i dotrzymywałam towarzystwa. Czytałam jakieś tam korespondencje, to się nazywa sekretarz. Ale jak ktoś potrzebuje sekretarki, sekretarza na dłużej, to się nazywa osoba do towarzystwa. Nie wykonuje tych upierdliwych prac domowych, więc one tego nie robiły. Były przy niej, a ona na koniec, i to mnie zafascynowało, dlaczego taka osoba świadoma, może nie nazywała siebie emancypantką, chociaż była największą według mnie, bo nie tylko jeździła na zjazdy i mówiła, jak kobiety powinny żyć, ale pokazywała i uczyła je tego i pisała o tym, napisała straszny paszkwil na te dziewczyny, do zidentyfikowania po imieniu i nazwisku. I to było dla mnie takie pęknięcie. Tych kobiet do towarzystwa było chyba prawie 20, może nawet więcej, prawda? Czy ten paszkwil, to uważasz, że dzisiaj tak to odczytujemy, a ona, jak to często z paszkwilami bywa, chciała dobrze? She meant it well, wiesz, że to będzie taka z jej perspektywy po prostu takie wspomnienie, może nawet lekko nostalgiczne, że takie, że robiła im taką przysługę, że wspomni je, że ktoś opowie jej historię, bo one nie opowiedziały same tej historii. Nocnik Żuławskiego był taką nostalgicznym wspomnieniem miłości. Tak. Pomnik. Pomnik z gówna, bo napisał nocnik. To nie nasza perspektywa. My pewnie socjologicznie byśmy zobaczyli, a takie były panny. Ludzie jej epoki się oburzyli. To był dla nich skandal. Ona myślała chyba za bardzo o sobie w tym momencie, a moim zdaniem to była zemsta, bo tylko zemsta usprawiedliwia coś takiego. I z miłości, bo ona zwariowała z miłości.
w jakiś sposób. Nie mam innego wytłumaczenia. Nie była okrutna, nie była głupia, była egocentryczna. Więc być może. Apodyktyczna. Apodyktyczna wynika z tej książki. Natomiast nie poniżała ludzi dla samego poniżania. Ani to nie była nauka dla innych, tylko robienie sobie beki z tych dziewczyn. Chociaż ona się usprawiedliwiała, że napisała prawdę. No właśnie. Mówiłyśmy o tym, że była Lucyna Ćwierciakiewiczówna. Przepraszam, Agatko, przerwę ci jeszcze. Ta prawda, dlaczego to nie była dokładnie prawda, bo prawda może być różna. Po tym tekście Prus powiedział o niej wulgarna przekupa. Tak. Człowiek, który był jej przyjacielem, któremu pożyczała kasę, który był bardzo blisko, jeśli tak, publicznie, nie to, że on poszedł do niej i powiedział, on to napisał. Czyli no to Pudelek łącznie z TVP razem. To mnie też zastanowiło, że w powieści bardzo dużo miejsca poświęciłaś tej przyjaźni między nią a Bolesławem Prusem. I że po tekście on się na nią obraził, że ją odrzucił, czy zderzył. No właśnie. Oczywiście no, był pisarzem, więc słowo pisane było dla niego szczególnie ważne. On bardzo szanował, byli równie popularni, jak dowiadujemy się powieści, a nawet, że po prostu no, jej książki to na weselu rozumiem, że w prezencie dostawano na gospodarstwo. I pan Tadeusz Mickiewicza i książka Ćwierciakiewiczowej, to był taki zestaw, tak? A jednak on się tak obruszył tą publikacją. Czy tobie się zdarzyło kiedyś pokłócić aż tak bardzo z bliską osobą o tekst? Tak, z moją wydawczynią. do łez doszłyśmy, płakałyśmy obydwie. Niebogłosy. Aha, tutaj... Informuję widzów na Globusie całym, że chyba panie się pogodziły, bo tak. nie fruwają. Było o tekst, nie było o zawartość, torty. Tylko o okład. O test na okładce, gorzej, bo to tak jak strój na zewnątrz. No ale to chodziło o twój, a nie o na przykład, że przeczytałaś u swojej przyjaciółki czy u swojego przyjaciela coś, co ciebie oburzyło i po prostu, wiesz, stary, no, jak to on powiedział o niej, że jesteś wulgarną przekupą i do widzenia. Agato, nie miałam szans, bo nie znam środowisk literackich i nie jestem w żadnym kółku i nigdy nie byłam, w związku z czym nie miałam takiej okazji. A jak czytałam recenzje, no jak były głupawe, a były takie na przykład, naprawdę w Rzeczpospolitej pamiętam, byłam wtedy młoda i oburzona, teraz tymi nogami bym po prostu skopnęła, recenzja, która zaczynała się od moich nóg i to było normalne. Nawet ten człowiek nie czuł, że popełnia coś no, niestosownego, tylko myślał, że jak się pisze recenzję z kobiety, to będzie jej przyjemnie, jak będzie o nogach, że chociaż nogi ma ładne. Od nóg daleko do mózgu, nie? Więc tej drogi już nie przeszedł. To bardziej w tą stronę. I próbowałam się wtedy odgryzać, a teraz mi szkoda czasu po prostu. Sztuka zresztą to nie jest sport. Nie masz tego zegarka, stopu, ile minut kto przebiegł, kto będzie wyżej, kto niżej. I jak ktoś pisze, że coś jest nudne, a wiesz, że nie, bo jest akcją, no to dla niego jest nudne. Pan kocha Polskę, nie kocham. A czy odwrotnie było w zimnej wojnie, kocham Polskę, nie pan nie kocha. No to jest taka rozmowa. Tutaj jest bardzo dużo psychologii. No to powiedz. Raczej bardziej niż takiej po prostu, nie wiem, akcji typowej raczej. Ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej, mówiłaś, że Agata, ona była... tu nie ma akcji. Każda część to jest scena, w to może coś ja dzieje. Bardziej przeżywałam tej uczucia. Tak, to dziękuję. To jest moja perspektywa może. Tam pędziło. Tego bardziej szukam niż tak zwanego dziania się. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej jej misji, o tej jej dewizie życiowej, którą tutaj parokrotnie podkreślasz, czy to jest coś tobie bliskiego, czy brakuje nam takich Lucyn dzisiaj? Może jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ona była, bo pamiętam, że co, higiena, tak?
pracowitość. Rewolucje kuchenne. Myślę, że mamy takich lucyn teraz setki, tysiące, tylko czasy są o wiele gorsze. Bo ona żyła pod zaborami, a my żyjemy pod całą warstwą zaborów, z niektórych nawet sobie nie zdajemy sprawy, a przynajmniej część Polek sobie nie zdaje sprawy. Skąd się brała ta obsesja u niej, tej czystości, tego, że ona właśnie kazała się wszystkim być tym dziewczynom, które były jej pannami do towarzystwa, czy służącymi, a nawet służącym naokoło, to była z tego protestanckiego domu, czy ona widziała, co się dzieje naokoło i po prostu uważała, że to należy krzewić taką... Z faworyta. Bo to jest też psychologiczna historia. Ona nie miała obsesji, tylko była normalna, natomiast narodek był trochę brudnawy. Ku temu prę. Zwłaszcza, że jesteśmy w czasie pandemii i cały czas poprawiają. Tak jakby namawiała ludzi do szczepienia mniej więcej. No właśnie. Żeby się zaszczepili, bo zaprawdę godne to i sprawiedliwe, żeby nie umrzeć, ale to nie dociera. To, dla mnie to jest fascynujące. Pokazują statystyki we Francji, która ma więcej, chyba 60 milionów ludzi, a umiera 30 osób dziennie, u nas kilkaset, tam jest zaszczepionych ponad 70%. U nas, no, jak gdyby, nie wiem, gdzie jest, to jest bariera dźwięku, która nie dociera głos rozsądku do mózgu ludziom. Tego to trudno mi pojąć, ale to też jest przypowieść, myślę, o naszych czasach COVID, który pokazuje pewną rzecz. Jezus mówił, że mówiono, że przypowieściami, żeby dotrzeć do wszystkich. Netflix nie dociera do wszystkich na świecie, ale COVID tak i jest taką przypowieścią, że jeżeli w tym bogactwie szalonym nie rozłożymy funduszy na cały świat, na medycynę chociażby i edukację, to nigdy nie będziemy żyli normalnie i pozbędziemy się COVID-a. On mutuje w krajach, gdzie zaszczepienie jest poniżej 30%. W Indiach ta wersja Delta, w Afryce Południowej poniżej 30%, ten Omikron, w Brazylii i jeszcze w jednym kraju czwarty zmutował. Tam, gdzie jest bieda, gdzie nie ma pieniędzy na szczepionki, COVID będzie mutował i nigdy się nie skończy. A tam, gdzie są pieniądze i gdzie się szczepi 50%, jeżeli nie będzie edukacji, solidarności społecznej i rozsądku władzy, też nie pozbędziemy się śmierci. Moja mama umarła nie na COVID, ale przez COVID. Paweł Szwed, wydawca, w ciągu paru miesięcy jego dzieci zostały sierotami. To jest COVID. Mówiłaś o tej edukacji i zobacz o tym brudzie i tak dalej. Popatrz w książce Faworyty, też było o biedzie, o zacofaniu, o braku edukacji. To było przerażające. Polecam Państwu książkę Chamstwo. Mm-hmm. A w XVIII wieku... Pobłockiego Kacpra. Tak, przepraszam, że nie dam autora, ale w Google'ach jak się wbije, to się znajdzie. Wiem, prowadzisz audycje wspaniałe na Chilize, to książkach. Więc masz pamięć wzrokową i słuchową. Oni się bardzo, wyższa sfera, bardzo ciekawy sposób dla mnie mycia, bo zmienianie bielizny to zupełnie inna koncepcja ciała. Dla nas zmiana na czysty t-shirt, oczywiście coś tam pomoże, ale smród zostaje smrodem ciała, nie mytego. A dla nich to polegało, były propozycje, czy perfumą umyć, czy zmienić koszulę. To jak inaczej postrzegaliśmy ciało, a w czasach ćwierciakiewiczowej, tam pisałam takie fragmenty, jak kobieta jedna mówi, kto by mył takie brzydactwo o waginie. No ale to był tekst zaczerpnięty z kronik dwudziestowiecznych opisów wyjazdów na wsi polskie w latach 90. naszego wieku. To nie jest tekst XIX. Tak. Kobiety i mężczyźni mają dość nikłą wiedzę na temat też swojego ciała nadal dzisiaj, także tutaj rzeczywiście nic się specjalnie od czasów Faworyty nie zmieniło, ależ mamy po prostu rozstrzał tematów. Wracając jeszcze do twojej myśli, no przede wszystkim jest to twoje spotkanie, ale wracając do tego, że jest jakaś granica, że coś nie dociera, że tam ci się nie szukają pomocy w medycynie, bo nie mogą do niej dotrzeć, czy nie mają warunków i tych szczepionek choćby nie mają, a my mamy, ale z nich nie korzystamy. To powinniśmy zmienić trochę podejście do tego, jak postrzegamy chęć życia. Być może
część naszych... Nie chce żyć. Tak, że bo, bo dlaczego? Już nie żyją. Tak, jedno, że tu jest źle, a tam jest obietnica, że będzie fajnie. To jest myślę, że to katolicy w Polsce zabrania ludziom się szczepić, ale oni nie mówią, nie że mówię, to jest że wiara do lepszy ja świat, nie mówię, tylko że nie zabraniają, ale że po prostu tak mają to głęboko gdzieś już wdrukowane, że jest ta obietnica, ilekroć jestem na różnych mszach, a niestety COVID i moich znajomych różnych też i bliskich zabrał, a nie tylko. To ten fragment, ponieważ, przepraszam, że zeszliśmy teraz na katolicyzm, ale to też jest tematem książki, protestantyzm, katolicyzm jak najbardziej, powieści najnowszej twojej i nie tylko, bo i w faworytach o tym było, że gdzieś może tutaj po prostu to, co jest, że to jest taka męka, to jest to niesienie swojego krzyża i może po prostu ludzie są bardziej otwarci na to, żeby... Ja sobie tak próbuję też to po prostu racjonalizować. Przepraszam, że się tak włączyłam w spotkanie Manueli. A druga rzecz, że być może jesteśmy gdzieś tam wyznawcami tego socjalnego darwinizmu, którym Amerykanie na uczelniach tak zawsze uczą, żeby bać się tego, żeby przestrzegać przed tym kultem tego, że jednostka najsilniejsza. Choroby były, zawsze były. Ale to jest nagroda, najsilniejszy przetrwa. Ale to jest nagroda Darwina za głupotę, się przyznaje. No tak. No ja mówię, że przestrzegają na uczelni przed wyznawaniem nagrodą tego. Darwina. Tak. Nie przed darwinizmem nie, prawdziwym. Nie, przed nagrodą. Bo jest różnica między Darwinem, tak, który tak. Dobór naturalny najsilniejszy, a nagrodą Darwina, że wyginają najgłupsi. To jest próbuję sobie wyobrazić to, co mówiłaś o życiu, że w kościele na mszy Eucharystia jest podawana, bo mówi Chrystus o sobie, że jest, ja jestem drogą i życiem, szczepionka w Eucharystii, bo jestem życiem, jesz i żyjesz. To byłoby bardzo piękne, ale nie w tym kościele. Mm-hmm. Przepraszam, bo... Wracając do bogini kuchni, bogini przyjmowania ludzi u siebie, na ile właśnie ten jej protestanckie wychowanie, myślisz, wpłynęło na to, że... No, że ona też w pewnym sensie przypłaciła trochę tą potworną, ciężką pracą, której jest tutaj mnóstwo. Ona właściwie nie odpoczywa, cały czas robi coś dla innych. Ale to jest pozytywizm. Aż pada w tej kuchni bez życia i ducha właściwie. Myślisz, że to protestanty, że to... No właśnie, czy to protestantyzm, ten kult pracy, czy to jest... pozytywistyczne nastawienie. Co myślę, że moja matka nie była protestantka, też tak ciężko pracowała od 5 rano, cały dzień, że to jest taki etos, tak wygląda świat, tak wygląda rozum, rozsądek. Czemu kobiety mają trudniej, bo myślę, że uprawiamy jogę, kiedy dom stoi nam na głowie i to jest taka figura kobieca. Były co to znaczy? Poczekaj, takie, że bo cały ja nie dom nadążam. Nie jogę... my stoimy na głowie jak jogini, tylko kobiety niosą na głowie cały dom. Dla mnie to jest joga kobieca. Były takie badania, co masz do zrobienia i u mężczyzn, w 90% mężczyzna potrafił powiedzieć, że już nic, że może leżeć na wersalce i czytać sobie gazetę albo oglądać internet. Natomiast kobiety prawie 100% nie miały końca tych prac. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy panie też tak mają, że to nie jest, że kończę. Jak skończę to po to, żeby zacząć coś innego, a nie żeby się odłożyć i umrzeć pod gazetą. Dla rodziny i dla życia, nie mówię na jakiś ten. Że to jest właśnie ten inny ciąg. Zresztą bardzo ładnie w hinduskie boginie i bogowie mają setki, tysiące rąk, bo samsara się nigdy nie kończy, a my jesteśmy tak zanurzone w tą rzeczywistość, na dobre i na złe, bo jesteśmy dzięki temu realistkami i nie wymyślamy bzdur, które w rzeczywistości się zwracają przeciwko ludzkości. A u mężczyzn ta abstrakcja, oderwanie od życia, nie abstrakcja, oderwanie od życia i wygoda, bo to jest wygoda, a nie zajmowanie się życiem, scedowanie to na innych, a zajęcie się tym kawałkiem, tak wygląda. Efekt jest taki, że być może przez to, że częścią życia każdej kobiety i tutaj twojej bohaterki też było właśnie ta krzątanina i szukanie kolejnych prac i kolejnych celów, które ona chciała sobie osiągnąć, bo przecież nie tylko gotowała, nie tylko
pisała przepisy, publikowała w Bluszczu, tak? Też tutaj nawet nie wiedziałam, czy ty, rozumiem, że dotarłaś do tych wszystkich artykułów. Ona pisała i o kulturze, o teatrze i o książkach, tłumaczyła z kilku języków. Sobie wyobrażam Krystynę Jandę, która śpi parę godzin, wstaje do komputera i pisze. Kuropatwa w piekarniku w międzyczasie. Kuropatwa występuje w teatrze, czyli w życiu publicznym. Są takie postaci. Mówię o Krystynie Jeszcze adoptowała córkę, tak? Tak, jeszcze miała, oczywiście miała służbę i gosposie i tak dalej, ale jednak praca ta umysłowa i gotowanie to była ona. I potem statystyki pokazują, że jednak kobiety żyją dłużej. Czy to nie jest właśnie to, przez to, że my nie jesteśmy w bezruchu, tylko jak rekin, jesteśmy w wiecznym ruchu? Agato, ale dłużej żyją kobiety samotne, mężatki krócej. Okej, okay, wezmę to biorę to wszystko pod uwagę. Podwójna praca. Ona była wdową i porozmawiajmy w takim razie o wdowieństwie. Czy według ciebie to wdowieństwo było bardziej ją smuciło i ona tak opłakiwała tego swojego drugiego męża, bo pierwszy był przemocowcem, którego udało jej, i dziwkarzem, który jakoś udało jej się z tego wybrnąć. Czy to była taka całkiem wygodna dla kobiety sytuacja? Trochę jak rozwódka, prawda? Że wszędzie może pójść, wszystko może zrobić, nie musi się tym mężem zajmować, może się przyjaźnić z facetami, może działać w teatrze. Jak, no właśnie, czy dobrze jest być wdową w pewnym sensie dla kobiety? Wtedy i dziś. Czy nie chciałabym nic podpowiadać naszym widzkom i czy Japonki, ani tobie. Nie, Japonki na emeryturze w dużej części jest to problem. W Japonii mordują swoich mężów, kiedy nagle się oni zjawiają w domu, a nie są w pracy, całe życie w pracy i nagle na emeryturze w domu i są wdowami. Ale kiedy pisałam Przewodnik po Wenecji, tam były bardzo dla mnie ciekawe listy zakonnic. Jak dobrze być zakonnicą? Z tego powodu, że żaden facet ci nie rozkazuje, a Wenecja była bardzo specyficznym miastem, to było życie świeckie w zakonie. To znaczy one sobie zakładały takie buty na takich obcasach, taki dekolt i szły w miasto. A gondolierzy, tak jak taksówkarze, byli umówieni i to był zwyczaj. Nikim tego nie robił żadnych zarzutów. A jak przyjeżdżał biskup, to co z lepszych domów obsługiwały go nie escort girl, tylko zakonnice. Ale to jest Wenecja, to jest zupełnie inna bajka. Jeśli mogę Państwa namówić do jakiejś jeszcze książki, to napisałam wilgotne arcydzieło Wenecja, przewodnik, ale to jest naprawdę książka. A twoja córka zrobiła tam fantastyczne fotografie. Polusia jest tam z tyłu, sobie pstryka siedzi. Ale wracając do wdów, więc taką pozycję miały w Wenecji na przykład zakonnice, czyli kobiety samodzielne, zamożne, bo rodzina dawała im kasę albo miały własne majątki, nie miały faceta przypisanego ślubem, a niekoniecznie były wdową, bo Bóg jeszcze wtedy żył i Chrystus, to nie to, że Bóg umarł i one były wdowami. A wtedy, ja myślę, że Pierczakiewiczowa przeżyła bardzo śmierć brata. Tam jest trochę opisów w książce, bo to był fantastyczny człowiek, który ją uczył czytać, pisać, jak to w rodzeństwie, był dla niej wzorem. Wybitnie zdolny adwokat i zakochał się w aktorce i powiesił się w Lasku Bielańskim. To na pewno musiało być dla niej szokiem i to, że ona potem zakochała się w aktorze młodszym, myślę, że igrała ze śmiercią Eros i Thanatos, że brat zakochał się w aktorce i zginął, a ona jako wdowa może szukała śmierci w tej miłości. Nie rozpisywałam tego, sądzę, że czytelnik sam się tego domyśli, to nie jest komiks, że trzeba dokładnie. A kiedy została wdową, myślę, że znalazła w swoim mężu ideał partnerstwa, bo mówiono w Warszawie, że on umarł na jej sukces. To nieprawda. Umarł, bo był człowiekiem księgowym, takim wyższej klasy, schorowanym i umarł w Ciechocinku. Dowiedziałam się od jednej z czytelniczek, bardzo dziękuję, pani Aldony, która już po napisaniu książki przysłała mi pomnik w Raciążku pod Ciechocinkiem, gdzie ona tak napisała pięknie, nie modlitwę wdowią, nie pochyli się przechodniu, a ja biedna wdowa, tylko takie właśnie jej epitafium, jej słowami, byłeś wzorem człowieka, takie wielkie litery. Więc żeby coś takiego napisać na grobie, to myślę, musiała bardzo być z nim związana i stąd te panny do towarzystwa. Nie szukała już
innego towarzystwa męskiego, nikt by nie dorównał mężowi. Wolała mieć towarzystwo kobiet, córek takich adoptowanych, jego w pamięci i żyć dla społeczeństwa to, co robili pozytywiści. Ona była pozytywistką. To nie była szalona kobieta, która gotowała, bo jedzenie jest dobre i chciała być celebrytką. Po prostu karmiła głodnych, tak, karmiła studentów. I pokazywała, jak biednych. Ona też uczyła ekonomii. To jest protestanckie. Uczyła kobiety ekonomii, jak odkładać pieniądze. Tego nie mamy w szkołach nawet. Nie uczy się nas tego, czym jest giełda, jak tak dalej, podatki płacić, a ona uważała, że to jest bardzo ważne. I pokazywała, jak oszczędzać wszystkie warstwy na swoim poziomie, i chłopów, i szlachcianki. No swoim pisarstwem i swoją w ogóle działalnością też i felietonistyczną, i na rzecz spraw społecznych, ty też w pewnym sensie jesteś pozytywistką, przynajmniej dla mnie, tak, i trochę idealistką. A ciebie kto uczył różnych rzeczy takich, na przykład? Siostra. Nie, naprawdę siostra mnie uczyła pisać i czytać. Myślę, że mojemu domowi bardzo dużo zawdzięczam. Ale pytałaś, nie odpowiedziałam ci jeszcze pytanie, dlaczego siostra, mówi o dzieciństwie, potem było mnóstwo wspaniałych osób i nauczycielek, i nauczycieli. Natomiast ta postać mnie zafascynowała, bo ona jest potwornie śmieszna. Ona była kobietą anegdotą i mówiła to, co myśli. Mhm. I to mi dawało taką wolność, bo ja też lubię pisać to, co myślę i mówić. Mam trochę nieraz problemów innego. Ona nie miała na głowie prokuratury ani policji, ale w Polsce współczesnie się zdarza, zresztą od roku 93, nie to, że tylko ten system, że jeżeli się mówi, co się myśli, ma się problemy, bo należy... Nie należy myśleć, albo należy myśleć. Tak, nie należy myśleć, skoro ma się za to problemy sądowe, a nie literackie. I dlatego żyjemy w hipokryzji, bo jeżeli człowiek widzi to, co widzi, a boi się tego powiedzieć, to jest to hipokryzja. I to jest piąta władza w Polsce, nie dziennikarstwo, a tylko hipokryzja. I stąd problem z Kościołem. Tu dużo piszesz właśnie w powieści o tym, jak reagują te osoby, które ją znają, ale też właśnie tak zwana Warszawa po prostu, tak, w której ona się obracała, jak reagują na to, kiedy ona mówi to, co uważa. Ona potrafiła się świetnie bronić, gdy jakiś facet... Dlaczego uważasz, że to było, że to było zabawne? Śmieszne, bo to jest zderzenie stand-upu. Zderzenie realu, takiego, jakiego się przyzwyczajamy, z paradoksem, i z takim tekstem, który po prostu nas cuci, gdzie naprawdę to, jak wyzwała arcybiskupa chociażby, gdzie my żyjemy, odziera się tą hipokryzję z tych wszystkich osłonek i to nas śmieszy. Myślę, że po to oglądamy stand-up, bo są dowcipy, bo to zderzenie paradoksu z realem wywołuje dowcip. Jakiś facet... Ale to jest nerwowo chyba śmiech. Nerwowy? Jak oglądam stand-up, to dla rozrywki, nie z powodu nerwów. Nie, ale mówię tutaj, w takiej sytuacji z tym arcybiskupem na przykład. A nie, to był real, to nie był stand-up. No, nie, to nie był stand-up. Ale kiedy zaczepią jakiś facet na ulicy i tak jak w Polsce komplement, pokazujesz zęby, ale nie w uśmiechu, tylko żeby dostać pięchą, takie to są komplementy, i powiedział z tyłu pożałowanie, z przodu pogratulować, z tyłu pożałować, z przodu pogratulować, to ona się odwróciła i powiedziała, całuj pan to, co lubisz. I na okrągło takie teksty były, bo to była osoba, która nie miała tego zawstydzę się albo nie wypada. To może jego pociągało w sensie intelektualnym tak bardzo i emocjonalnym Bolesława Prusa, bo mi się wydaje, że on chyba raczej był bardziej taki pod wrażeniem konwenansów, powiedzmy sobie, co? Myślę, że każdy artysta kopie tunele pod konwenanse, bo tak to pisałby książki o Savoie Vivre, a ona rzeczywiście, tak jak mówisz, była tak barwna, tak jakby zebrać 10 osób w jedną, że dla niego to był materiał po prostu. Materiał też jako postać literacka, a poza tym dawała mu pieniądze. Tak, ona mu dawała pieniądze. Pożyczała. To jest... Ja nie wiem, czy on jej zwraca, więc nazywam to, że dawała. To moim zdaniem też to był resentyment Prusa, bo gdzieś w jego tej godności
pisarza sprzedawała więcej od niego książek, miała większe nakłady. I mężczyzny, który nie zarabiał tyle co ona, kiedy mógł jej przykopać, to to zrobił z przyjemnością, wulgarna przekupa. Nie prowadzę śledztwa literackiego, tak jak Monika Piątkowska pisząc o Prusie, ale na intuicję i osób, które kopały w XIX wieku i terapeutów, którzy zajmują się uzależnieniami, doszłam do wniosku, że on po prostu wydawał to na kobiety, na prostytutki. Bo inne warianty nie wchodziły w grę. Ojej, a tak tę Mariannę w lalce próbuje ratować. Nie wiem, czy on nigdy nie pisał scenę, o tym, kiedy... czego nie znał. Nigdy. Liczył, że upadłego anioła odprowadzi do... Nie, że daje jej pieniądze, żeby się zgłosiła do domu dobroczynnego. Jakaś tak, pamiętacie tę scenę w lalce, ale... Pomagał. On im pomagał tak, jak umiał i uczciwie płacił za to. A Wokulski chodził do burdelu w Paryżu, jak się wczyta w lalkę. On nie napisał, że chodził do burdelu, ale że do domów uciech i tak dalej. Doskonale. To jeszcze nie było coś od czapy. Może się mylę. Czerpała chyba bardzo takie poczucie dumy, że wszystko to, co zarobiła w życiu, to sama zarobiła. A czy to nie jest aktualne teraz? No właśnie. Mówimy córką, mówimy dziewczynom. Ta właśnie ta powieść, podobnie jak Faworyty, jest właściwie powieścią współczesną. Absolutnie. I dwa razy mi się zdarzyło przeczytać coś, że powieść historyczna, to po prostu mi zgrzytały zęby, bo dla mnie to jest powieść współczesna. Ja myślę, że nie umiemy napisać postaci historycznej książki z wielu powodów, bo był Freud, to jest jedna granica, prawda, myślenia. Nie będziemy nigdy w butach tamtych postaci, już nie mówię o języku. Jeżeli piszemy książki czy o wikingach, możemy opisać obyczaje, ale to zawsze autor wkłada własne przeżycie i psychikę. Nie potrafimy, to tak jak jesteśmy wyrzuceni z raju. Raj to jest przeszłość i nie wrócimy, stoi anioł z ognistym mieczem, to jest czas. To jest wskazówka czasu, ten ognisty miecz. Nie wrócimy do przeszłości. Książki historyczne są zawsze mniej bądź bardziej współczesne. Mogą dawać nam informacje, jak taka piękna saga Królowie Przeklęci o królach francuskich, która tamte czasy nas powraca. Ale Kraszewski nie wracał w starej baśni do Słowian. On pisał o swoich czasach, o tym, jak to widział, starał się przybliżyć. To po co tobie ta scenografia jest, jeżeli to jest powieść współczesna? To nie jest do końca powieść współczesna, bo tamtej postaci. Po co? Bo ona żyła w tamtych czasach. Nie piszę książki o pani Gessler. Piszę o kobiecie, która żyła w XIX wieku, po to, żeby też pokazać, skąd my się bierzemy. Ta mizeria, schabowy i... ziemniaki, to przecież Ćwierciakiewiczowa. Mnóstwo rzeczy, których nie widzimy. Kiedy pisałam Księcia i Poetkę, poznanie tej twojej mamy w latach 50. Też nam pokazuje nas samych. Poezję, postrzeganie siebie w miłości, w różnych wariantach. Tam to raczej nawet bardziej tego świadka wokół niej. Ta grupka Polaków i Polek na emigracji. Ale ja się żyłam na emigracji w latach 90. Nie wiem, czy państwo czytali tę książkę już. Tylko, że ta emigracja gdyby wróciła do Polski teraz. Tak. Te dwie, Paryż i Londyn, a w innej konfiguracji. Dlatego też to było dla mnie ciekawe, że to myślenie zostało. I dlatego, poza tym, żeby nam pokazać to, co nie ma ona pomników, pewnie, że nie ma, bo nie, co na Marii Curie-Skłodowska rozbiła, pokazała promieniotwórczość i dostała dwa razy Nobla i rozbiła, nie rozbiła atomu, ale była na drodze. A ta tym promieniotwórczością, rentgenem prześwietliła polskość. Tak.
Ale może są jakieś przynajmniej ulice, nie? Nie słyszałam to musimy ulicach, może za trudne tutaj nazwisko. Zaapelować. No rzeczywiście dla pań i panów taksówkarek zagranicznych, które teraz by chciały wymówić to, to by mógł być problem. Rów Szebrzeszyńskiej. Ale to nie jest problem z nazwiskiem. Myślę, że to jest problem z przeszłością. Mhm. I jak czytam takie plakaty i opisy zjazdu kobiet polskich 1905, no przecież to jest Kongres Kobiet. Mhm. To wraca ciągle. Może dobrze byśmy poznały, co było, żeby już nie musieli do tego wracać, tylko iść do przodu. A poza tym te jej porady są nadal bardzo potrzebne i dalej jesteśmy w tym samym punkcie. Tak, no, tak jak powiedziałaś, no, w szkole nikt nas na przykład nie uczy płacenia faktury, wystawiania faktury, takich zupełnie nie, czytania umowy. Ale czytamy Pana Tadeusza. Myślisz, że na końcu powinnam taki przypis dać, jak to się robi? Mnie tego bardzo, mnie rzeczywiście takiej praktycznej wiedzy bardzo brakowało, no, ale to może problem taki, że miałam za mało takich kobiet w domu, które mogłyby mnie takich rzeczy uczyć i jeden ojciec wszystkiego nie mógł ogarnąć. Excel jest teraz. Tak. Excel. Tak. I nie powiedziałam najważniejszej chyba rzeczy, kto mnie zainteresował, bo ja Ćwierciakiewiczowa od kuchni byłam z daleka, nie znałam się na tym. Michał Kwieciński, to jest producent, on Wajdę produkował, podsunął mi pomysł i dał mi książki i biografię i doktoraty. Bo wbrew pozorom są doktoraty, to nie jest postać zapomniana. I myślał, że to uznam za jakieś ramoty, ale im więcej się dowiadywałam, powiedziałam, Michał, to jest fantastyczny materiał. To jest kobieta petarda, kombajn po prostu, niewiarygodny wir energii, anegdot i tego, co się zmieniło dla nas, czego nawet nie widzimy, a poza tym jest historia miłosna. I cały ten świat XIX-wiecznej Warszawy z innego punktu widzenia niż znamy, z Prusa czy Sienkiewicza. Ona jest naprawdę kobietą, babą 200%. To o miłości chciałam zapytać, czy ona wybiera sobie tego człowieka, tego młodego aktora, czy to jest silniejsze od niej? To jest takie ogólne bardziej pytanie. Pytasz o miłość. Tak, pytam ja o nie miłość. Wiem, kto wybiera, czy to spada z nieba. No ale tak odebrałam to, że to było że nad wszystkim panowała, wszystko miała świetnie zorganizowane, odmierzone, wymyślone, a tutaj taka, no ja byłam wściekła na nią, że ona takiego faceta sobie wybrała. Ale ona pomagała wszystkim, ona zaczęła od pomocy, zajęła się, otoczyła jak mecenaska początkującego artystę. Rozumiem, to tak z empatii później jakoś poszło. I poza tym myślę, że ta historia z bratem gdzieś w podświadomości, chociaż nie używano wtedy takiego słowa, gdzieś tkwiła, że tym razem się uda i pokona to fatum rodzinne i aktorzy nie będą powodem klęski i śmierci, tylko chwały i życia. I ona chciała jechać do Ameryki, nowy świat. Że to gdzieś tam w niej się kotłowało. Jak podoba ci się jej styl pisania o kuchni? Czy w ogóle interesuje cię, czy ten przepis wyjdzie, czy to jest do zrobienia, czy interesuje cię tylko polszczyzna, jej styl, taki, no nie wiem, barokowy trochę, zmysłowy? Wiesz, mnie składniki interesują, bo ja się nie znam na gotowaniu, ale te składniki, jak ci ludzie przechowywali to, jak ten smak. Talleyrand napisał, że kto nie znał życia za ancien reżim, ten nie zna smaku życia. I sobie zawsze myślałam o tych śmietankach, których bułkach on jadł i pił, że w tym smaku, ja jestem zmysłowa w jakiś sposób i staram się to przekładać na słowa, że to były smaki, do których nigdy nie wrócimy z wielu powodów, bo ich nie ma, bo już nie ma tych składników w takiej postaci, bo jest nowoczesność, chemia, inny rodzaj upraw i tak dalej. I zjeść takie ciasta, takie, to dla mnie jest fascynujące. Te zapachy w tamtych kuchniach. W Łodzi, kiedy się wychowywałam, w tych kamienicach, zresztą znowu, bo twoja mama pisała o piwnicach łódzkich. Oj, już bałam się, że jakiś przepis przytoczysz. A co wyjmujemy gotowała? Przysuszony ogórek kiszony z lodówki. Nerwowo rozglądamy się, czy mamy coś do popicia. To byłby ewentualnie jakiś przepis Agnieszki Osieckiej. Byłaby to krótka książka kucharska. Krótka, treściwa, ale pisała o zapachu marchwi w piwnicach łódzkich. One miały piwnice i rzeczywiście takie ziemniaki, marchew to moje dzieciństwo i zapachy kapusty, kapuśniaka, który jak gdyby przetrawił te mury. Zresztą Pola jest
bardzo mnie to zadziwiło, o zmysłowości, bo jak jeszcze była młodsza, nie czytała nazwy ulic, tylko zamykała oczy, mówiła, mamo, my jeszcze byłyśmy, po zapachu. Więc ta zmysłowość jest, myślę, że ćwiczyć, zmysłowość jest rodzajem poznawania świata. Niekoniecznie to musi być intelekt. W powieści jest taka scena, że jej skóra tak pachnie, jak ona pachnie, prawda? Bo też. Kiedy spotyka niewidomego i ona tak, myśli, że pachnie on pięknie, się w nią perfumami. Wąchuje. Wąchuje, bo mówi, że kiedy kobiety tańczą, to pachną szczęściem. I ona idzie z nim tańcować, a on jej mówi, bo na pierogi poprzedniego dnia obsesyjnie robiła, że ona pachnie pierogami. I to takie wrócenie do tu i teraz, pani nie jest ze świata szczęścia, pani jest ze świata kuchni. I ona chciała się z tego wyrwać, chciała się wyrwać, nie być panią od obiadków, tylko panią od życia. Ostatni moment dla niej, szczęścia. No, powrót do posiłków z bo nie ma dobrej kuchni bez radości i miłości. Nie ma, ale to też jest taki no, powrót może do jakiejś właśnie takiej krainy dzieciństwa, która no, bywa strasznie pastelowo przedstawiana, często jest tragicznym momentem w naszym życiu, więc czasami nie tęsknimy wcale do dzieciństwa, no ale mamy ten ostatni posiłek z kazańca, prawda, kiedy on sobie może zamówić coś, o czym marzy. I mamy to amerykańskie powiedzenie comfort food, prawda, czyli takie jedzenie, które sprawi, że poczujemy się bezpieczni. Tak wącham te przepisy, których też nigdy nie próbowałam robić, bo poziom skomplikowania ilości tych składników mnie przerażał w jej kuchni, ale czy to trochę też nie łączy się jakoś dziwnie z tym COVID-em, słuchaj, ja nie wiem. Nadal? Tak, bo, no bo zapachy, że nie czujemy zapachu, tak, ale dlatego, że jest coś takiego w lęku przed nowoczesnością, tutaj ta Warszawa w części lęka się elektryczności, prawda? Bo to jest to przejście z naftowych lamp na elektryczność, na żarówki. Część z nas lęka się nowego wynalazku, jakim jest szczepionka. I marzymy o tym, żeby było tak jak kiedyś, żeby wszystko było naturalne. I ja tak czasami czytam tę kuchnię. Ja tak podsumowałam, że żeby po prostu kobiety umierały przy porodzie i cierpiały przy porodzie, bo tak było. To jest ta wizja. Ludzie umierali bez szczepionki, a prostatę czcić bez składania palców w dupę. To jest ta wizja. Tak. To jest ta wizja właśnie, że jedni mówią, słuchajcie, to jest straszne, oni chcą nas cofnąć do średniowiecza, jeśli chodzi o prawa. A drudzy do niego biegną w ciżemkach. Tak, jeśli chodzi o prawa człowieka, tak? A inni mówią, po co nam te prawa człowieka? Tak cudownie było w ogóle prasłowianie i właśnie i średniowiecze to jest to, do czego chcielibyśmy wrócić. Okej, to były też czasy zafascynowane, bo co oni robili w tych, jak się spotykali na tych salonach warszawskich? Była moda na tego lekarza niemieckiego Mesmera. Tutaj też trochę o tym piszesz. I znów, czy nie jesteśmy w tym samym momencie? Czy to nie jest o nas teraz? Gorzej, no szukamy. Agata. Gorzej myślę, tylko że jak Kleczkowska... Hipnoza. O tym mówisz, a ja myślałam o innych salonach, o tym salonie wystawienia dziadów, gdzie nagle Gliński i cała wierchuszka PiSu odnalazła się w salonach zdrajców, o których pisał w Dziadach Mickiewicz i powiedzieli uczniom, żeby lepiej na to nie chodzić i że to jest sztuka, nie użyli słowa zdegenerowana, ale Gliński mówi jaka... ryzyko. Staram się nigdy nie zapamiętywać, co mówi Gliński. No w każdym boję razie, się, że to mi zostanie to na bardzo dłużej. Ciekawe, że w tych salonach zaborców oni się tak odnaleźli i chcą położyć cenzurę, żeby nie oglądać, żeby nie kojarzyć. Też na tym polega dyktatura, że ludzie są na tyle nierozsądni, głupi, że nie łączą faktów, tylko widzą wszystko oddzielnie. Tu dostaliśmy pieniądze, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Rewolucja się zaczyna, kiedy ludzie zaczynają myśleć całościowo i kojarzyć pewne fakty, a nie tylko dywidendy brać i korzyści. W związku z czym lepiej, żeby nie kojarzyli nawet tak odległych faktów jak XIX wiek, dziady czy cholubek dziady z tym, co się dzieje teraz na salonach, tak dobrze pokazanych, bo to są salony władzy. To jest bitwa między artystami awangardowymi i władzą, a myślę o młodzież, a młodzież odpala komputery i ma to gdzieś. To dotyczy bardziej nas i kultury, tego, że tu jesteśmy, rozmawiamy o kulturze.
Nie wiem, czy może Państwo mają pytania, bo tak siedzimy, rozmawiamy, zróbmy salon. Tak, za chwilkę właśnie dam tę możliwość, ale ona też dobrze się czuła z władzą w salonach, prawda? Sama Lucynaś. Ona dawała pieniądze, żeby, jeśli mówisz o władzy zaborców, tak. Po to, żeby wyciągnąć patriotów. Nie karmiła, bo to była łapówka. Tak. Nie umiała, no to trochę łączy ją z bohaterką powieści poetka i książę, która też próbowała wyciągnąć kolegów z więzienia, mówię o mojej mamie. No to nie są dobre relacje na salonie, tylko to, no nie. To takie bardzo rozpaczliwe gesty. Dokładnie. Kiedy ktoś może coś pomóc. Tak. Twoja mama w ten sposób, ona... No, ale jaką cenę za to zapłaciła, prawda, też? Z ostarcyzmu, tak. No właśnie. Właśnie. Każdy kontakt z diabłem. Och, mamy pytania cień. Też tak z globusa, na kartce, z globusa, żeby nie internetu. Mówić. Nie, bo to są pytania od naszych widzów i widzek ze świata internetowego. A Państwo już też napisali sobie, tak. Jeśli macie pytania, to za chwilę będziemy je przekazywali. To ja tak, czytam najpierw od pani Magdaleny, ale nie będę podawała nazwiska, bo może nie wolno, bo teraz jest to RODO, więc się boję. To trochę już odpowiedziałaś na to pytanie. Czy pani Manuela ugotowała coś według przepisu Ćwierczakiewiczówny? Ćwierczakiewiczowej, bo to była mężatka. Proszę wybaczyć, ugotowałam takie danie w dwóch okładkach, bo jestem pisarką, a nie śmiałam po prostu. Pani Franciszka, czy tylko kobiety petardy, słowo petardy jest w cudzysłowie, pozostają w kręgu pani zainteresowań, czy trzeba być petardą, żeby zaistnieć? Zaistnieć gdzie? W książce? Tutaj nie mogę przekazać, nie, tak, więc tak. Może domyślę, że może zaistnieć. W książce albo w twojej wyobraźni, albo właśnie jako taka twoja muza. No raczej chyba nie wiem, no nie jesteś profesorką od spraw socjologicznych, więc nie piszesz o większości, ale... Nie, napisałam wiele powieści, gdzie są postaci wymyślone i nie są to... prawdziwe, bo to jest, żeby zaistnieć, bo to jest bohaterka. Natomiast każda bohaterka, nawet wymyślona, jest dla mnie piszącej petardą, bo się skupiam, tworzę tą osobę. To są psycholożki, lekarki, jak kobieta i mężczyźni. To w pisarstwie, znaczy ja nie jestem portrecistką, że to musi być ktoś bardzo wyrazisty i kto wstrząsa epoką, to nie o to chodzi. Mnie ciekawi, bo to jest pytanie pewnie, co mnie ciekawi, jakaś prawda, która mówi coś o tym świecie i jest mi bliska, mogę też siebie odnaleźć. Nie wiem co, to jest sztuka, nie mam pojęcia, co ja wybiorę, a to, że akurat to są trzy biografie kobiet, to są trzy wieki, to był przypadek. Tak. Powie się o... Wierzysz w przypadek? Ja tak, ale nie wiem, czy ty. Teraz co powiedziałaś? Ja sobie zdefiniowałam przypadek jako zadyszkę Pana Boga. A jeżeli istnieje, to istnieje też przypadek w takiej konwencji. Być może to, co się dzieje w Polsce teraz, gdzieś podświadomie myślę o kobietach. I nie mogąc prawie nic, ani wyrazić swojej niezgody, buntu, wrzasku, próbowałam coś powiedzieć o tym, jak żyją kobiety, jakie mają problemy i te kobiety niezwykłe, bo to są akurat kobiety niezwykłe, te trzy bohaterki tych powieści. A my tworzymy swoją historię niezwykłą. Ona też jest pisarką i pisze, jest tam pada takie zdanie, i czy... faworyty też pisały. No właśnie. I więc... Agnieszka Osiecka, tak. Być może to jest pokrewieństwo, ale my piszemy własne biografie, czy na ulicach krzycząc, czy to nasze życie też jest niesamowite. Czy piszesz tak jak ona w takich napadach, czy to jest tak jak, zapomniałam, przypomnij mi to zdanie, orka na Ugorze, czy jakoś tak to było, że z takim trudem, z takim mozołem ci się pisało i pisze. To jest różnie. Tak jak myślę, nieraz przychodzi łatwo. Daje to radość pisania, na pewno.
jak coś wychodzi, a jak nie, to jest męka. Mm-hmm. Męka, bo pani wydawczyni siedzi i mówi, przyciśnij już deadline, już trzeba kończyć, musisz oddać. To jest najgorsze, jak byłby deadline, to jest najgorsze. Nie ma, tak? No jest deadline, ja sobie narzucam, gdyby nie to, to bym nie napisała tylu książek. Mm-hmm. To jest jakiś deadline, ale moim deadline'em jest co innego. Krótka wyobraźnia, nie obszerna, tylko krótka. Bo kiedy zaczynam pisać książkę i mija parę miesięcy, to ja jestem kim innym, pojawiają się inne bardzo ciekawe dla mnie rzeczy świata zewnętrznego. Patrzmy, mm-hmm. jak to wszystko galopuje. I boję się, że będzie to widać w stylu książki i staram się to po prostu... zawrzeć mm-hmm. jak pigułę w jednym, żeby to się nie rozłaziło. Nie jestem długodystansowcem w wyobraźni. Bardziej jak winogrono. A dlaczego? Jak rodzynka. Reagujesz na ten klimat, który jest teraz. Tak, tak mi się wydaje. I następna butelka już będzie kompletnie inna. Tak, i się zmieniam dosyć szybko. Mm-hmm. Różni ludzie mają metabolizmy, jedni szybszy, drudzy wolny, a ja mam szybki wyobraźni. Mm-hmm. Drodzy Państwo, pytania do Manueli. Książka kończy się czarnymi parasolkami, więc jest bardzo aktualna. Ale one miały czarne parasolki, mm-hmm. naprawdę. Popatrz, no chyba onieśmieliłaś. Może powiedziałyśmy wszystko. Powiedziałyśmy, chyba tak, a reszta to musiałybyśmy czytać strona po stronie na głos, żeby... Ja jeszcze o te hipnozę chciałam ciebie zapytać, bo tutaj też, wiesz, oni się spotykają, to była taka moda na te seanse spirytystyczne, na duchy też to teraz jest chyba, tak? Tylko szukamy tego zupełnie gdzie indziej, w jakichś medytacjach, w jakichś kursach, w jakichś wyjazdach, innych formach duchowości, nie? Czy dla mnie hipnozą jest książka. Jak się poznaje zasady hipnozy, to są takie jak pisanie książki. Najpierw zdania muszą cię powoli rytmem wciągnąć i treścią, a potem już znikasz na parę godzin, do tego wracasz. Na tym polega hipnoza. Byłam bardzo zdziwiona, jak zaczęłam czytać o tym procesie, jak się to wprowadza. Nie wszyscy są podatni na hipnozę, więc nie każdy wejdzie w książkę albo nie te słowa, ale zasada pisania jest bardzo podobna do tego. Pisanie jest jak hipnoza. Mhm. Zahipnotyzowałyśmy publiczność, mm-hmm. zrobimy pstryk mm-hmm. i pójdziemy do domu. Wasze powieki są ciężkie. Widzicie, wasze portfele coraz lżejsze. Wasze portfele się otwierają, bo tu jest tyle pięknych książek, które można kupić. Wasze długopisy same wychodzą z torebki, żeby wziąć autograf od Manueli Gretkowskiej. Są wspaniałe książki, naprawdę. Widziałam biografię Abramowicz, autobiografię. Jest w ogóle ogromny Big Book zainteresowanie, Cafe. Słuchajcie, biografiami i historiami kobiet. Coś akurat na ten temat wiem, bo drugi rok byłam jurorką, słuchajcie, w Górnośląska. Nagroda za najlepszą biografię napisaną w Polsce i jest po prostu potrzeba w nas, może właśnie tak jak powiedziałaś, nadrobienia, bo było tyle o tych facetach i o tych powstańcach, już to wszystko wiemy. A takie kobiety bywają właśnie przemilczane. Ja się dowiedziałam mnóstwo z tej książki, chociaż przecież celem nie było tylko i wyłącznie, żebyśmy mieli wiedzę z tej książki, bo to nie jest książka, to nie jest biografia, tylko powieść. Ale jest potrzeba też właśnie, im bardziej chyba dokuczają kobietom, to tym bardziej szukamy tych ciekawych kobiecych biografii. Tak przez przypadek do pani Franciszki tak mówię, że tak może dlatego. Czy jest jeszcze jakiś... O, jest, proszę. O. Jednak ta hipnoza, że zamknęły i wiesz, i przypomniały sobie te pytania, które miały. Ten rozrzut w Polsce zainteresowań jest bardzo szeroki, bo i przebojem są i dziewczyny z Dubaju, i dziewczyny z Auschwitz. I mnie to po prostu... Nasza pani z Ravensbrück. Tak. To ja mam pytanie a propos hipnozy. Działa, ale będę mówić. W nawiązaniu do hipnozy. Mówiła pani o tym, że pisanie jest trochę takim procesem jak hipnoza. I ja chciałam zapytać o pani proces pisania. Jak to wygląda? Gdzie pani pisze? W jakich godzinach?
na przykład pani Rowling czytała, pisała, wiemy, że miała jakieś ulubione miejsca, tak, w których pisała. Kto? Ludzie, którzy mają ulubione godziny. Aha, aha. Ja od zawsze sobie robię notatki albo na ręku, teraz mam telefon, dawniej nie miałam telefonu z notatnikiem w latach 90., więc robiłam sobie tu na ręku, żeby nie starło się, a teraz robię notatki w telefonie, jak coś mi przyjdzie do głowy i to się tak zbiera i mam pomysł, wiem, o czym chcę pisać i gdzieś się uruchamia podświadomość według mnie, bo nagle to jest całość, pojawiają się jakieś niesamowite przypadki. Coś, kogoś spotykam, jak gdyby, to nie jest jakiś ego trip, ale naprawdę współpracuję z otoczeniem i wszechświatem. Jak pisałam pracę o Marii Magdalenie, to było pierwsze, szłam sobie w bibliotece jezuitów w Paryżu, takie korytarze książek i spadła mi na głowę książka, która była bardzo potrzebna Marii Magdalenie. W ogóle nie wiedziałam, że istnieje. Jeżeli takie rzeczy się działy, to fizycznie, to cóż dopiero jak przyjdzie mail na temat, o którym się pisze. Myślę, że jak człowiek na czym się skupi, nie mówię tylko o pisaniu, ale jakikolwiek dziedzina życia, to wszechświat sam mu pomaga. Wszechświat, mówię, żeby w tym, nie lubię słowa przestrzeń, nawet nie potrafię wymówić, bo seplenie, które ma takie, jest modne, przestrzeń, które zubaża nasz język, bo nie ma audycji w radiu, jak dużo słucham, żeby nie zamienić, dawniej były różne słowa, pomieszczenie, atmosfera, przestrzeń. Ale podobnie jak uczucia zastąpiło słowo emocje, którego emocje. Ja na przykład nie lubię. Dlaczego nie możemy powiedzieć, że są uczucia. To jest bliskie, ale ta przestrzeń jak gdyby jest nieskończona, więc boję się, że pochłonie cały język. I tak to jest po prostu sobie. Najlepiej mi się pisze rano i do południa, bo jestem skowronkiem, wtedy umysł działa. I nie ma w tym chyba nic nadzwyczajnego. Oprócz tego, że wszechświat pomaga. W starych radiach kręciło się i szukało się częstotliwości, więc może ty też tak masz, że po prostu nastawiasz sobie tę częstotliwość, bo zobacz, ten temat jakby do ciebie przyszedł. Tak? Ty nie było tak, że o 6 rano usiadłaś i postanowiłaś, teraz robię ćwierciakiewiczowej historię po prostu, tylko ona do ciebie jakoś przyszła, jak ta, co spadła ta książka. Jako przodownik pracy, przodownica pracy, bo co roku jest powieść, będę leżała ugorem teraz, bo po prostu myślę, że to jest dosyć dużo książek i trzeba nałapać poezji sobie. Jeszcze jakieś pytanie? To może ja na koniec, już tak zamykając nasze spotkanie, pytanie dla mnie takie, ponieważ te czarne parasolki, cała ta sytuacja, która nas otacza, książka bardzo ma dużo odniesień do współczesności, a być może ja się w nie tak wsłuchuję, bo potrzebuję tego, a to jest powieść, więc możemy sobie ją interpretować jak chcemy, a nie biografia. Gdzie czerpiesz optymizm? O. Wiem, że z pewnego takiego nie mówię brzydkiego słowa. Z tego jest optymizm? Rodzi się, nie, no chęć działania, ale chodzi mi o takie, no właśnie, ten optymizm. Ze snu, z dobrego jedzenia, kiedy człowiek jest wypoczęty i najedzony, to zupełnie inaczej funkcjonuje. Ja mówię o sobie, jestem osobą bardzo chyba wątłą, bo brak wyspania, budzę się egzystencjalistką rano wtedy, kompletnie, a jak się nie wyśpię i jak się nie najem, to też jakieś rejony sztuki bardzo ekspresyjne we mnie wychodzą, a kiedy te baza, o jestem marksistką, baza jest zapewniona, to wtedy mogę być optymistką. Tak sądzę. A poza tym czyszczenie mózgu, tak jak czyszczenie zębów. Nie wyobrażam sobie dnia bez medytacji, bo to coś
porządkujesz, czego nawet sobie sprawy nie zdajemy. Medytacja. Wiem, że ludzie, którzy mają AA, to mi znajomi mówili, rano minimum 15 minut muszą medytować i znajoma takiego alkoholika mówiła, że jak on nie posiedzi 15 minut medytacji, to nie jest dobrze tego dnia. Musi. To jakby nie pił. Więc myślę, że to te pliki, które mamy bardzo wypełnione w mózgu, jak w komputerze, się jakoś szeregują i stąd optymizm. Pani z kosmosu internetu jeszcze pyta, Ela, czy zna Pani wśród współczesnych kobiet kogoś, kto przypomina Ćwierczakiewiczową? No wszyscy pomyślimy od razu przez gotowanie o pani Magdzie Gessler, osobie, która wprowadza cywilizację za pomocą kuchni, bo ona próbuje cywilizować tych ludzi, którzy trują innych, bo ona jeździ do ludzi, którzy nie mają raczej pomysłu. No i też pisała, nie wiem, czy jeszcze pisze, ale pisała też teksty o kuchni. Tak, na pewno. To w sferze kuchennej. Natomiast jak mówiłam, Krystyna Janda, która jest człowiekiem siłaczką, profesor Środa, która próbuje od wielu lat felietonami, książkami, Kongresem Kobiet no potrząsnąć nami, powiedzieć, co jest normalne, żebyśmy się nie dały. To było 20 lat temu, straciła funkcję, miała jakąś funkcję rządową, bo w Szwecji na jakimś zjeździe powiedziała, że patriarchat, za którym stoi Kościół, krzywdzi kobiety, wyleciała z roboty. Teraz to wszyscy wiemy. Wtedy to był skandal. A zachowała się jak Ćwierciakiewiczowa, znalazła źródło zła i to nazwała normalnymi słowami. Była też kobietą, która rządzi. Może w Polsce akurat kobiety nie są u władzy takiej, no o jakiej władzy? Mówię o politycznej. Nie ma żadnej rządzącej kobiety, bo żeby rządzić w polityce, trzeba mieć swoją klikę, swoje środowisko. Żadnej z pań z wielu powodów to się nie udało. W związku z czym, mówiąc o tej książce, mówię o Merkel, o takiej kobiecie najbliżej nas z rejonu władzy, która potrafi w garsoneczce spokojnie, ona chyba chemię studiowała, a taka chemiczka, kucharka, ustawić świat po swojemu. Ciekawe skojarzenie rzeczywiście. Ta higiena też, prawda? Szacunek dla nauki, jeśli chodzi o szacunek Merkel. Dla siebie. I też i dla siebie, tak. No dobrze, to żeby ale miałaś... nie robić to, czego od nas wymagają. Dlatego ten tytuł jest mistrzyni. Żeby być mistrzynią, nie taką jak tamta pani albo pani Gessler, bo nam się to nie uda, tylko mistrzynią siebie samej. Znaleźć równowagę w życiu, spokój, żeby nikt nam nie mówił, czy jakiś gnom, czy jakiś polityk, jak mamy żyć, jakie mamy podejmować wybory, tylko żebyśmy były mistrzyniami po prostu. Żeby nam nikt nie podskoczył, żebyśmy zabezpieczyły się nie tylko przed ciążą niechcianą, ale w różnych rejonach życia. Żeby jak, bo bardzo mi ta okładka się spodobała, jak ją zobaczyłam, bo to przypomina szał Podkowińskiego. Mm-hmm. Analizowałyśmy, że tam strzemiona poszły w bucikach, w związku z czym ona prawie spada, ale spadając, zanim spadnie, rzuci tym tortem. I chciałabym tym tortem, żeby można rzucić w twarz wielu facetom w tym kraju. Myślę, że oni tak jak powinni się wstydzić, to ten rumieniec powinien przebić spod 10 tortów. Tego, to, co robią. No ale oni mają też i panie po swojej stronie niektóre, więc ta solidarność kobieca. Oni mają za sobą jest... przemoc i są ludzie, i kobiety, i mężczyźni, no właśnie, którzy kobiety idą i mężczyźni. Za przemocą, o to chodzi, a nie za tym, co powinno być, za rozsądkiem. Podoba mi się ten tytuł, bo mistrzyni to jest też coś, co cały czas pielęgnujemy. Mistrzostwo nawet i w sporcie, nie ma tak, że raz wygrałaś i koniec. Cały czas o tę formę dbamy i każdego dnia i myślę, że też czytanie. Bo nam ją ktoś możemy, zabierze po tak, prostu. Tak, oczywiście. Swoimi wymaganiami. Oczywiście i mistrzostwo w czytaniu też chyba wszystkim tutaj jest nam bliskie, bo też cały czas szukamy tego czegoś najlepszego, tej książki, za którą gonimy i interpretujemy coraz
chyba ciekawiej. Im więcej czytamy, tym lepiej czytamy. Czekam na... To jest inny w ogóle proces, prawda? Tak. Myślowy, czytanie. To jest dla mnie medytacja. I też coś hipnotycznego może być, więc też już nie zdążyłam ci zadać pytania, sobie czy więcej... mówić wtedy możemy coś, czy że więcej czytałaś, jest dobra. Czy więcej pisałaś, tworząc tę książkę, bo też musiałaś mnóstwo przeczytać. Kiedy piszę, staram się nie czytać, żeby nie załapać jak COVID-a cudzego stylu. No właśnie jej bo na przykład, wtedy człowiek prawda? Jest bezbronny, no. Tak. I taki otwarty. Dziękuję bardzo tobie. Jesteś bardzo też moją mistrzynią. Dziękuję Manuela Gretkowska Big Book. Ojej. A państwo z zachowaniem dystansu biorą autografy. Strasznie dziękuję. Możemy? Tak? Trzecia dawka. Trzecia dawka.